dziękujemy za tą nominację w deszczu. Już nagrywa? Tak. Dzień dobry, powiemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Piotrek, Paweł, Przemek, Fejtek. Tak, mamy koszulki, ale ponieważ pada, koszulki się schowały. No. Dobra, słuchajcie, ponieważ zostaliśmy nominowani przez chłopaków z ZDC do Trashbag Challenge. Więc to jest bag, bez trash na razie. Tak, 120 litrów, słowo się rzekło. 120 litrów i podejmujemy nominację. Zapraszamy. Czary Mary. Poczekaj, zrobię sobie czapkę taką bardziej. O, pierdolkę. Czapka idzie. Dobrze, słuchajcie. Przerażające jest to, że zebranie 4 20-litrowych worków zajęli nam ile? Godzinę? No, z haczykiem delikatnie. No, godzinę z hakiem. Trochę to przerażające, chociaż Piotrek twierdzi, że i tak jest lepiej jak było. No, znam ten las wiele lat i jest poprawa, bo kiedyś tych śmieci było dużo więcej. Słuchajcie, przyjęliśmy nominację, więc nominujemy teraz my. No. Nominujemy, no i oczywiście Bush Brothersów. Niech się ruszą z hamaków. Niech zrobią coś pożytecznego. Niech opuszczą swoją strefę komfortu. Tak, i zrobią coś pożytecznego. I nominujemy Zlasowanych.pl. Zlasowani.pl. Oznaczymy, nominujemy. Pamiętajcie też, że jest aplikacja, jak ona się nazywa? Local Spot. Local Spot do oznaczania nielegalnych, m.in. nielegalnych wysypisk śmieci, gdzie służby powinny przyjechać, powinny to posprzątać. Piotrek twierdzi, że to działa. O, widzicie, w takich warunkach żeśmy zbierali śmieci. Pada niestety cały czas, pomimo że słońce wyszło, to i tak nie zapada. Dziękujemy za nominację. Pozdrawiamy chłopaków z ZDC. A właśnie, jest jeszcze jedna rzecz. Do paczki Trash Challenge dorzucamy siekierkę Hulta Forsta z Julii i do tego zapasowy trzonek. Tak, z Hikory. Żeby się dobrze siekierki używało, więc przekażemy Markowi do kartonika z nagrodami do konkursu Trashbag Challenge. Pamiętajcie, to są zdjęcia z hashtagiem Trashbag Challenge. Wysyłacie do chłopaków ZDC. Chłopaki ZDC robią konkurs. No, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Face'a, wpadajcie na grupę, wpadajcie na Instagrama, tu macie wszystkie linki i co, i do zobaczenia w następnych filmach. A jak podobało wam się, jak mokniemy, zbierając śmieci, to dajcie łapkę w górę.